Cześć, witam Was dzisiaj w Milińskiej Kuchni i chciałam z Wami zrobić coś, co ja uwielbiam osobiście. Naprawdę robię od kwietnia do jesieni, czyli ogórki małosolne. No teraz mamy końcówkę kwietnia i te ogórki, wiadomo, są z marketu, nie są jakieś wybitne, ale i tak małosolne są pyszne, no wiadomo, kiszone już się niektórym pokończyły, a surowe to tak, ja tak różnie. W takim razie Potrzebujemy ci około 1,5 kg do 2 może ogórków gruntowych. No gruntowe to wiecie, to są takie nie za duże, z tymi takimi wypustkami. Te już takie są nie za bardzo, one już są dość spore, ale na kanapkę mogą być. Jeżeli macie możliwość kupienia mniejszych, to polecam. Ja je namoczyłam, bo one też nie były jakieś tam wybitnie świeżutkie, a jak już ogórki są odrobinkę chociaż zmarszczone, albo widać, że są lekko, że tak powiem, styrane, to dobrze jest je namoczyć w jak najzimniejszej wodzie. No, oczywiście umyć, namoczyć i teraz tak, wrzucamy ogórki do słoja, ewentualnie jeżeli mamy coś innego do kiszenia. Ja miałam taki, to się u nas w domu nazywało polonik, czyli takie naczynie ceramiczne, niestety już mi się rozpadło ze starości. Więc mam najzwyklejszy słoik i wrzucamy ogórki tak trochę. Ja nie nacinam, bo niektórzy, żeby szybciej były, nacinają. Ja tego nie robię. Mi się wydaje, że one spokojnie się dokiszą. I dajemy, no gdzieś potrzebujemy na tyle ogórków, to co najmniej główkę czosnku. Można czosnku nie obierać. Też widziałam, że nie obierają, ja obieram. Tak, no, też tak nie jakoś bardzo dokładnie, ale można nie obierać. Ja przekrawam na pół, no bo to mają być małosolne, czyli żeby jak najwięcej tego aromatu czosnku do tych ogórków przeszło. Jak tam się zdarzy jakaś łupinka, to się nic nie dzieje. No czosnku to w zależności od tego, jak kto lubi, ale fajnie, jak jest trochę więcej. A jeszcze jak ktoś ma świeży czosnek, to już w ogóle super. Broń Boże chiński, bo on ma naprawdę posmak i potrafi zepsuć wszystko. I teraz słuchajcie, ponieważ nie mamy przerośniętego kopru, tego takiego z baldachami, no bo to nie jest ten czas. Niektórzy może mają, bo sobie zostawili ususzony. Albo też są takie gotowe mieszanki do kiszenia. Próbowałam kupić, ale ponieważ nie chciałam biegać od sklepu do sklepu, więc sprawdziłam w dwóch i sobie odpuściłam. Są takie na przyprawach, mieszanka do kiszenia ogórków. I naprawdę przy małosolnych spokojnie można sobie to użyć. Ale jeżeli nie macie, to ja biorę po prostu zwykły koperek i z koperku odcinam te doły, te łodyżki. I po prostu dodaję, a tą górę sobie potem wykorzystam do czegoś innego. Kiedyś byłam tak zdeterminowana, że nawet robiłam z takiego zwykłego suszonego kopru. Albo też można zrobić, jak ktoś ma pomrożony, ale te łodyżki spokojnie dają radę. No i tak troszkę przekładamy tymi przyprawami. Można dodać trochę gorczycy, jak ktoś ma, niekoniecznie. Widziałam, że dodają liść laurowy i ziele angielskie. Moim zdaniem to nie pasuje zupełnie, ale jak ktoś lubi, to no dlaczego nie? No i dalej wrzucamy znowu trochę czosneczku. Kiszonki, wiadomo, są zdrowe. No nie wiem, jak kiszonki z takich ogórków szklarniowych, czy aż tak zdrowe są. W każdym razie są na pewno smaczne. No to warto je robić. A jak ktoś ma swoje ogórki już o czasie, no to już w ogóle nie ma o czym mówić. To już w ogóle rewelacja. No. Ponieważ ja robię w słoiku, to nie przyciskam, zakręcam zwyczajnie. Poza tym u mnie, zanim się zdążą zepsuć, to zostają zjedzone, więc jakby nie mam z tym problemu. Taka porcja to są 2 dni. I teraz tak, tutaj mam przygotowaną wodę. Do ogórków małosolnych w sumie z zasady daję wodę przygotowaną. Może być zimna,
ale jeżeli chcemy, żeby one się nam szybciej ukisiły, to warto dać ciepłą, nie wrzącą, bo nam się ugotują, tylko ciepłą. Tutaj jest dokładnie 2 litry wody, ciepłej, takiej naprawdę mocno ciepłej, i do niej daję 2 bardzo czubate, albo nawet 2 i odrobina łyżki soli. Ja mam grubą sól i do kiszonek, o ja tak dam, i do kiszonek nie dajemy soli jodowanej. Ogólnie sól jodowana nie jest jakoś specjalnie zdrowa, ale do kiszonek to już wybitnie. Postarajmy się kupić, przecież sezon trwa długo, to zużyjemy. Zaraz muszę zmienić łyżkę. Postarajmy się kupić sól niejodowaną, czy jakąś tam grubą. No i tą sól rozpuszczamy. Mamy rozpuszczoną sól w wodzie. I zalewamy. Widzicie, że ta woda jest mocno ciepła, nie wrząca. Jeszcze nie starczyło, bo ogórki muszą być przykryte. Generalnie na litr wody łyżka, ale taka dość czubata soli. Taka mocno czubata łyżka. Przynajmniej ja tak daję. Aha. No i styk. Ja jeszcze troszkę dodam czosnku, bo lubię dużo. Czyli tak tutaj gdzieś z główka, no już drugą główkę otworzyłam. Czyli tak powyżej główki. Ale główka moim zdaniem wystarczy spokojnie, jak ktoś nie przepada tak za czosnkiem. Jeszcze tutaj ten łodyżek troszkę podniemy. O. No i tyle. Zakręcamy. Ja lubię takie ogórki już następnego dnia. Dosłownie jak one leciutko są tylko takie złapane. Ale no, jeżeli ktoś lubi takie prawdziwe małosolne, to po 3 dniach. Przy cenie małosolnych w tej chwili, gdzie widziałam, że one potrafią kosztować 30-40 zł za kilo, to naprawdę, no zobaczcie, zrobienie tego to jest moment. Nie musicie też robić w takim dużym słoiku, możecie to zrobić w mniejszym słoiku. I możecie robić sobie to na bieżąco, jeżeli jest Was mniej, albo nie lubicie tak, nie przepadacie tak jak my. W każdym razie naprawdę porównanie cenowe jest nieprawdopodobne. W takim razie zapraszam, dziękuję i na razie, cześć, pa!